Olá, amigos. Buenos días. Temos chapis gostango o te mojego klienta, grzegorz pękate, bardzo dziękuję, polecam i zaczynamy. Filete zlędziowe, cebula, śliwek suszone, rocinek, przecier pomidorowy, mleko i chipotle. Może być salsa chipotle, również chipotle słodkie. Tutaj jest chipotle zwykłe adobado. I mam wersję mielone i chipotle całe, całości. Pieprz mielony też. Wlejemy olej, który jest kroimy w takich kawałkach i dajemy to na miseczka z mlekiem. Pokryjemy i zostawiamy kilka godzin, żeby się mociło. Cebuli pokroimy w krążkach lub piórka. Śliwki też kroimy na pół. Na rozgrzany olejem daję cebula. Gdy cebula się zeszkli, dajemy śliwki i rosinki. I część tego przecieru pomidorowej. Chipotle, salsa chipotle lub papryki chipotle krojoną. Daję łyżka. Dodaję pieprz. I duszymy kilka minut. Około 5 minut duszymy i wyłączamy gaz, ostawiamy, aż wystygnie. Ostrzącony już śledzik. Nie dodaję sól, bo śledzik jest solony. Wiadomo. Dodaję tutaj do miseczki śliwki, cebula, śliwki, tą mieszanką. Dokładnie mieszam. Jednak łatwiej jest mieszać na samej patelni, gdzie było to wszystko zrobione. I najlepiej, jak się przegryzę przez 12 godzin minimum w lodówce przed podaniem. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.